Gdybym mógł cofnąć czas i zmienić coś w recenzji Cyberpunka 2077, to nie zmieniłbym nic. Mija już prawie rok od premiery i wciąż uważam, że to fantastyczna przygoda, chociaż niedoskonała gra wideo. O tym tytule trudno zapomnieć. Co kilka tygodni słyszymy o jakiejś aktualizacji, zbliżających się poprawkach, no i o komentarzach graczy, częściej negatywnych niż pozytywnych, ze strony społeczności, która oczekuje na przykład dużych poprawek czy nowości, jak choćby naprawienia systemu działania policji, bardziej zaludnionych ulic itd., itd. Oczywiście błędy, niedociągnięcia, wszelkie elementy wycięte, o których też często się wspomina, mimo chyba do końca niezrozumienia tematu jednak game developmentu, niespełniony potencjał niektórych aspektów i z tym wszystkim właśnie kojarzy się dzisiaj Cyberpunk 2077. Ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, obserwując właśnie różne dyskusje czy reakcje. Dochodzą też do tego wspomnienia nieudanej premiery oczywiście i problemów z konsolami, szczególnie poprzedniej generacji, sami wiecie zresztą. I to naprawdę wielka szkoda, że produkcja ta zostanie najpewniej zapamiętana głównie właśnie z tych powodów. I żeby nie było, nie mam tutaj zamiaru bronić pewnych decyzji deweloperów, czy tam strategii wydawniczej, czy umniejszać znaczenia różnych niedoskonałości. Smutny jest jednak fakt, że nowe RPG od CD Projektu nie będzie wspominane w pierwszej kolejności jako produkcja ze świetnym scenariuszem i angażującymi wątkami. To jest dobry czas na wspomnienie, ponieważ teraz podchodzę do sprawy zupełnie na zimno, powiedzmy. Nie jestem już podekscytowany premierą, chociaż żeby nie było, i tak nawet w grudniu nie byłem. Ale chodzi mi o to, że do dziś naprawdę pamiętam misję z detektywem Riverem i z nim związany wątek, albo też to, jak mocno polubiłem Takemurę, jak naturalne były relacje między wieloma postaciami, jak świetnie były zdubbingowane, wyreżyserowane, i wątki, i postacie zresztą. Zadania związane z zespołem Samurai pozostały na długo w mojej głowie, podobnie jak wiele innych drobnych historii, na przykład nawet ta, w której nawiązywaliśmy więź z automatem z przekąskami i napojami. Choć pod względem technicznym Night City jest niedoskonałe, to jego kreacja, w sensie kreacja tego całego właściwie cyberpunkowego świata, chodzi mi o to, że w dialogach, tekstach i tak dalej, i w różnych interakcjach, to ta kreacja jest fantastyczna. Do tego stopnia, że przynajmniej w moim przypadku tak było, nawet błędy nie przyczyniły się do zniknięcia świetnego klimatu. Inna sprawa, że być może w moim przypadku duże znaczenie, w przypadku Cyberpunka 2077, miała tęsknota za nowym, współczesnym i wysokobudżetowym Deus Exem. Formuła rozgrywki bowiem przypomina tu pod paroma względami właśnie ostatnie odsłony tego cyklu, czyli Human Revolution przede wszystkim, czyli lepszą z tych dwóch. Chodzi tutaj o podchodzenie do misji na swój sposób, wybieranie skradania się zamiast walki, wiele miejsc wejścia do jakichś budynków głównych, które mamy zinfiltrować, a nawet przypadkowe odkrywanie jakichś nowych wejść czy skrótów. To zawsze budzi doskonałe uczucia i na próżno ich szukać w wielu innych grach RPG, na przykład nie wiem, no w Mass Effectie, czy nawet w Wiedźmin 3 pod tym względem właśnie konkretnym, takiej różnorodności w podejściu do problemów, do misji, był, jeżeli chodzi o gameplayowo, oczywiście gameplayowy aspekt, a nie o fabularny, no to Wiedźmin 3 był pod tym względem o wiele bardziej liniowy jednak. Cyberpunk 2077 niestety padł po prostu w dużej mierze ofiarą hype'u, wydaje mi się. Tu nie chodzi, i chyba się ze mną wielu z was zgodzi, że nie chodzi tutaj tylko o błędy i o niedociągnięcia, bo spójrzmy na takie tytuły jak chociażby Fallout New Vegas. Gra borykała się z mnóstwem problemów w okresie premiery i to były problemy często na równi z tymi z Cyberpunka albo i gorsze, a mimo to jest uwielbiana przez fanów gatunku. Czy fakt, że jej promocja przed premierą nie była szczególnie intensywna i wszechobecna, nie miał w tym przypadku znaczenia? Wydaje się, że jednak miał. Chociaż w sumie, kto wie, być może za parę lat postrzeganie Cyberpunka się zmieni. Finał przygody i sugestie co do miejsca dodatków dają nadzieję, że twórcy mogą jeszcze poprawić błędy przyszłości, chociaż z drugiej strony pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Niestety. Ale żeby nie było, dajcie znać, jak sami już po tych paru ładnych miesiącach wspominacie w ogóle Cyberpunka, czy w ogóle dokończyliście grę, bo też to jest smutna sprawa, że wiele osób odłożyło po prostu Cyberpunka 2077 z myślą: wrócę do tej gry, kiedy będzie naprawiona, wrócę, kiedy będzie wersja next genowa. I mówię dlatego o tym, że to jest smutne, ponieważ jestem przekonany, że takie odkładanie gier
bardzo często skutkuje po prostu tym, że gracze do nich nie wracają. Więc wiele osób po prostu, może nie zapomni, ale po prostu wychodzą inne gry, wychodzą nowe produkcje, gracze się hype'ują na nowe rzeczy i jestem przekonany, że wielu po prostu nie wróci już do Cyberpunka, nawet jeżeli miało kiedyś taki zamiar. I to też jest przykre troszeczkę i to już oczywiście jest wszystko kwestia tego chaosu premierowego, więc dajcie znać, co wy sądzicie, jak wy wspominacie dziś po takim czasie właśnie tę produkcję. To by było na tyle ode mnie, takie krótkie przemyślenie. Komentujcie śmiało i do zobaczenia w kolejnych materiałach.